Ewa Piątkowska, gościem Boxing News, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak przygotowania do walki z, no, twoją imienniczką, Ewą Brodnicką, jak to wszystko wygląda? Zaczęłam przygotowania jeszcze w nokaucie z trenerem Łapinem i Pawłem Gasserem. Później oni wylecieli do Stanów na walkę główki i od zeszłego tygodnia, właściwie od 4 treningów, jestem już tutaj na Torwarze. Przygotowuję się z trenerem Gmitrukiem i trenerem Kłakiem. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Znaliśmy się już wcześniej, więc nie było tak żadnego przełamywania lodów, tylko od razu wzięliśmy się za ciężką pracę. Zostało troszkę ponad 7 tygodni do walki, więc nie będziemy robić żadnych generalnych zmian, ale parę rzeczy oczywiście można poprawić i widzę, że z treningu na trening już to zaczyna wychodzić coraz lepiej. Tobie to robi dużą różnicę, że tym razem w narożniku będziesz miała Andrzeja Gmitruka, a nie Fiodora Łapina? Myślę, że nie. Myślę, że jak jest trener, któremu ufam, o którym wiem, że jest dobrym trenerem, to obojętne, czy jest to trener Łapin czy Gmitruk, a obu bardzo wysoko cenię. Dobrze, to powiedz, nad jakimi elementami teraz pracujecie, bo na pewno czymś chcesz zaskoczyć swoją rywalkę, choć nie wiem, czy to będzie łatwe. Powiedz, nad czym pracujecie? Pracujemy nad tym, nad czym już zaczęłam pracować z trenerem Łapinem po ostatniej walce, czyli nad wydłużeniem serii, nad zadawaniem większej ilości ciosów, bo do tej pory boksowałam trochę za bardzo oszczędnie. Po prostu wtedy wychodziłam z założenia, że skoro tyle wystarczy, to po co robić więcej, no ale myślę, że boks, oprócz tego, że wygrywam, powinnam też pokazywać taki boks, który podoba się publiczności, więc nawet jak będę zdecydowanie wygrywała, chcę zadawać dłuższe serie, chcę zadawać więcej ciosów, żeby to było milsze do oglądania. A powiedz, taki mały konflikt medialny pomiędzy tobą a twoją najbliższą rywalką się pojawił. Czym to jest spowodowane? Czy to ma naprawdę takie podłoże, no powiedzmy, szczere, czy to jest tylko i wyłącznie taki trochę balon medialny? Znaczy tak, no ja tak jak mówię, nie cenię Ewy boksersko, jako osoby też jej nie szanuję, ale nie zależy mi, żeby robić jakieś awantury publiczne. Ja teraz najchętniej skupiłabym się na pracy na sali i wszystko chcę udowodnić w dzień walki 26 września. Chcę po prostu pokazać, że jestem dużo lepszą bokserką. A powiedz, w jakim limicie wagowym będziecie się biły? Macie ustalony jakiś umowny limit, konkretną wagę? Jak to wygląda? To jest taka dziwna sprawa, bo podobno już wszystko jest ustalone, ale ja mam bardzo słaby kontakt z moimi promotorami w tym momencie, bo są za granicą, mamy tylko kontakt SMS-owy, co nie jest moją ulubioną formą kontaktowania się, więc nie znam wielu szczegółów. Z tego co wiem, ma to być 10 rund. O kategorii wagowej z nikim nie rozmawiałam, ale to jest akurat sprawa, która jest mi zupełnie obojętna, bo od kategorii lekkiej do powiedzmy 60, to był niedolot, do 69 mogę startować, więc obojętne naprawdę w jakiej to będzie kategorii. A co tam dalej? No, znamy ilość. Aha, jeszcze chciałabym, żeby to była walka o pas, o Mistrzostwo Polski, albo to międzynarodowe, które ma Ewa, albo takie po prostu Mistrzostwo Polski bez tego dodatku międzynarodowej mistrzyni. I to jest w tym momencie pas wakujący, więc jak już promotorzy wrócą, to będę namawiała ich, czy też promotora Ewy, czy organizatorów gali, żeby coś takiego stworzyć, no bo właściwie tylko my boksujemy w Polsce tak na poważnie, z jakimiś aspiracjami, z myślą o dużych sukcesach, więc myślę, że powinniśmy zbierać takie pasy, takie tytuły, bo to też pomaga na przykład w znajdywaniu sponsora. No właśnie, opowiedz, bo to ciężki kawałek chleba, jeśli chodzi o boks kobiecy w Polsce. Opieka twojego gymu, twoich promotorów jest na tyle wysoka, dobra i tak dalej, że ty jakby no nie masz tych chwil zwątpienia, że może to jednak nie ten kierunek, bo teraz też należy zwrócić uwagę, że rozstrzygnie się pewien konflikt, ale rozstrzygnie się też pewna, no powiedzmy, taka dominacja w Polsce, jeśli chodzi o boks kobiecy. No i ktoś przegra, ktoś wygra i ktoś na tym zyska, ktoś straci. I tak, no pytam z tego względu, czy ty jakby też masz już plan gdzieś tam w głowie i wiesz, jak to wszystko ma wyglądać, zarówno patrząc pod względem wygram, przegram i tak dalej.
Tak. Szczerze mówiąc, nie wiem, co by się musiało stać, żebym przegrała tę walkę. Moim zdaniem wszystkie atuty są po mojej stronie. Co więcej, zadbałam o każdy szczegół. Na sali tutaj, wiadomo, mam bardzo dobry sztab i daję z siebie wszystko na treningach. Zadbałam o dietę, o suplementację, o regenerację, wypoczynek, dosłownie o wszystko, o co powinien zadbać sportowiec, więc ja będę w 100% przygotowana do tej walki. Pomagają mi też sponsorzy, firma Ekogwarancja, Pomelo Food Company, która daje mi codziennie posiłki, czyli nic nie muszę przygotowywać, bardzo dobrze się regeneruję, mam siłę do treningów dzięki temu, że jem zdrowo. Pomaga mi też firma, która produkuje suplement Alpha Active, który odtruwa mój organizm od kwasza, naprawdę czuję się świetnie, czuję się doskonale, rozmawiam też jeszcze z taką firmą, która prowadzi takie centrum spa, więc miałabym też odnowę biologiczną. Więc naprawdę wszystko jest zdobięte na ostatni guzik, nic tylko wyjść i wygrywać. No dobrze, no to życzę Ci zwycięstwa, no bo na to się na pewno nastawiasz. No i przede wszystkim dobrej walki, bo na Polsat Boxing Night no, będą z pewnością mogły zobaczyć Cię, no myślę, że naprawdę setki tysięcy ludzi. No właśnie, mam nadzieję, że to pay-per-view się dobrze sprzeda. To nie jest ulubiona forma w Polsce. Ludzie zawsze narzekają, że jeśli trzeba zapłacić za walkę, ale jest jeszcze trochę czasu. Mam nadzieję, że ten fight card będzie dobry, że ludzie chętnie wykupią tę walkę. Myślę, że gala się zapełni i bardzo się cieszę, że wystąpię na tak dużej gali, że przede wszystkim, że organizatorzy od razu powiedzieli, że chcą zorganizować walkę kobiet. To jest jakaś nowość w Polsce, czyli widać, że coś tam się posuwa, coś idzie do przodu. I tak jak w UFC kobiety też na początku tak zaczynały gdzieś nieśmiało na uboczu, jakaś tam ostatnia walka. Teraz już są takie gale, gdzie główną walką jest walka kobiet i te gale się bardzo dobrze sprzedają. I mam nadzieję, że też powolutku do tego dojdziemy. Dobrze, to ja tego Tobie i nam wszystkim jako kibicom życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję.